Nie wiem, musisz poszukać czegoś, co kosztuje nie więcej niż 15. No, zostało ci 15 zł, Władek. Musisz sprawdzać ceny. Przed chwilą tam podszedł pan i spytał, czy pomóc mi znaleźć jakieś imię. Powiedziałem, że no to Władek, jeśli jakimś cudem jest. Nie, to Władka to nie ma, ale jest Wiktor i Wojtek. No chyba się skusza. No i co, macie już pomysł? Ty, Władek, to tego Jeepa to masz tam dalej. Tu też są foki, no chcecie, to zobaczcie jak chcecie. Te są duże. Szukaj tego Jeepa. Szukaj. A tutaj to nie było to, Wadziuś? No. No ten to był przecież. Tutaj oglądał. O, jeszcze się otwiera z tyłu, Władek. Super. Wyjmuj hajs i płać. No, dawaj. Tak, i jeszcze piątala dawaj. No i daj pani. Dziękuję. Dziękuję. No i super. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dobra, to teraz foki, tak? Chodźmy tam na ten drugi, na ten deptak do góry. Chodź. Chodź na ten deptak do góry. Ale ona będzie... Czy chciałeś go wziąć? To ten jest dużo droższy, na pewno. Może niech ci będzie. Zobacz, tu się jest co otwiera, widziałeś, Wadek? Nie wiem. Zarąbiście, co? A on jeszcze ma napęd chyba, co? No tak. Pokaż. Zobacz. No. Dobry jest, nie? A ciekawe, czy podjedzie. Poczekaj, tutaj po chodniku. O, podjechał. Nieźle. No i co, Matyśka, która? No, ta z kokardą chyba najlepsza, nie? A, ta się jej bardzo. No to dobra. O, to każdy ma swoją. Jechał bardzo szybko. Dobrze. A pani chyba tutaj siedziała. Nie, teraz nie. No to w środku, to idźcie po panią. A Klara już ma wybraną? Tak, chodź. Darcia, pokaż swoją. Też jest piękna. Czekaj, bo ja nie wiem. Nie, Matyśka do środka poszła. O, przepraszam. Spójrzcie. Super. Dobra, to co robimy? Ale idziemy jeszcze na jakiś spacer tutaj, czy nie? Nie, pada, to w sumie moglibyśmy się przejść. No. No, 14 niby miało zacząć padać, czyli mamy 40 minut. Możemy iść tam na ten deptak, tutaj, tą uliczką, tak? No. No tutaj. Tutaj możemy zjeść lody? No też możecie zjeść lody tutaj, jak chcecie. A tam była taka cukiernia, co się do środka wchodziło. No to chodźcie, dobra, to tam idziemy. Okej. Okay. Ale wyglądacie. Ten to grał nawet, nie? A nie wciskał, nie rozciągał. No. Teraz już może być problem. O, zobacz, Wadek, jeszcze jeden jest taki. I zobacz, dwie osoby jadą komfortowo w takim, widzisz? No. Zarąbiście to wygląda, no nie? O, jeszcze, zobacz, no normalnie dorosły jedzie. Czerny, lepszy. Nie,
pieczonym. No jakimiś pieczonymi rybami, nie? Nie, mięso jakieś. A nie, mięso, masz rację. No taka przyprawa. No wiem jaka. A na te samochody do Sierpi to możemy się kiedyś umówić nawet. Tak mi się wydaje. Tutaj chcecie? Idziemy tutaj na te lody? No to cyk. A to tutaj. Ojej. Trzeba mu dać, żeby odszedł, tak? Jakie chcecie, dzieciaki? A takie jak widzisz. Wybieraj. Tu jest twoja guma balonowa, jakby co? A tu jest. Nie, to jest niby karmelowe, ale to chyba nie jest karmelowe. Nie wygląda na karmelowe. Zapasowe koło ma tutaj, tak? Tylko inna feldza. Na innej feldze, no właśnie, racja. Ktoś tu się pomylił, nie? No nic. Tak wygląda, nie? Jak moje perfumy też, te co mam w łazience, nie? Co, prosto na tą stację? Ale mamy, poczekaj, o której? To jest za 20 dopiero, za 25 nawet. No, przejdziemy się tam spokojnie, zanim plunie, może to tam dotrzemy. To zrobimy spacer, ale tam od strony morza. O, i sobie taką pętę zrobimy tamtą stroną. I najpierw do Żabki jeszcze, tak? Chciałaś wejść? Chciałam wejść, no. No moja córka nie lubi też. 14.16, no to mamy 40 minut. I zdebka zamknięta dalej. Chyba już jest tak na amen zamknięta. No, amen. To jest man. Zobacz, jaki ma znaczek. Widzisz? Z takim psem jakby. Tarara, tarara. No i zakupy idą dalej. 2 złote. Właśnie Klara przepuściła. Ten za piątkę był nieosiągalny, no to wzięła za 2. O, grazie, signora. Ale to co? Ja tu chciałam, jak to mi zrobię. Kautuka jakiegoś. Kautuka? Mhm. Możemy zobaczyć, czy tam książkę słychać? Chyba są nie wiem. Książki? Możemy sprawdzić. Możemy go. Daj, co mam tutaj? A jak się mamy porobić plecak? Tego celularu? Nie pamiętam. Dawaj plecak, to znaczy ten portfel. Ale... To, 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 to.
czapkę. Idziemy na te książki, tak? Ale ja chcę kupić sobie kautuka. Władek, czyjaś dziecha tam leży? Jego właśnie. A to musisz, Władek, tam się papierków nie wrzuca, musisz rozmienić gdzieś. Władek, włóż to na razie tutaj za szybki. Tato, może tutaj rozmienić. Nie, jest to. Władek, nie nicz tego, nie nicz tego tak złości. Wiem. Samochód, zaraz się tym zajmiemy. No. Weźcie te wody, no dziewczyny. Ogarnijcie się, proszę was, dobra? Chodźcie. Daj mi tą dychę. Dawaj dychę i rozmieniaj sobie, Władek. Ja też rozmieniam. No musisz tu zawalczyć. Zapytaj, czy pani może ci rozmienić na drobne. Co? Mogę coś też sobie kupić? Lara, jak masz kasę, to sobie kupuj. Aha. Ale została ci złotówka, to już nie poszalejesz za bardzo. No. Tu za piątkę jest taki gniotek, zobacz, tu jest za 5 zł, a za 2 jest taki jakiś tam żelek. Tu jest ten gniotek taki większy, widzisz? Znaczy, no nie, on nie jest taki duży. Tu jest w tej kulce i to jest najdroższe, 5 zł. A które ci się podobają? To? Dobra, to jest 2 złote potrzebne. Dwójka. Dwójka to jest ta z tym żółtym. Nie. Połóż wszystkie, Wadziuś. O, i dwójka to jest ta z tym żółtym. 2 złote to jest to, z tym żółtym. Tak? Wiesz, jak to zrobić? Tak. Nie. Tutaj, Wadek, od góry. No, ja tak chciałam. Tak. Mhm. Tak. No, połóż tam, dobrze. I teraz kręć, Wadek. Czekaj. Weszło? Tak. I teraz kręć tutaj tym. Mocno. Mocno, jeszcze mocniej. Jeszcze. Dawaj, na maksa, aż spadnie tam coś. No, jeszcze. O, chyba już jest. Dobra, sprawdź. Jest? Nie. Nie ma? No to jeszcze krężamy. Jest. No, jest. Brawo. Ja bardzo chciałam tego. No, ale kupiłaś sobie coś innego, Klara. Nie, no, przykro mi, niestety. Chodź, Klaruszka. Już i tak wyczerpaliście limit na badziewie. Klara, nie ma co płakać. Miałaś pieniądze, wydałaś na coś innego, Klarusia. To jest w ramach zakupów z tego budżetu. Matylda, poważnie przeznaczysz kasę na książki? Tak, bardzo fajnie właśnie. Grubo. Pies jest tutaj upiorny. No. Tutaj są jeszcze. Napompowało się, Wadek? Tu możesz trzymać, zobacz, jaki masz miecz, gościu. Zaraz się napompuje. O, jacie. Ale drugi. No, pokaż. Czad. To wywalamy, tak? To już jest niepotrzebne. Dobra. Zobacz, jaki miecz ma, Wadek. Gdzie on to kupił? A za dwójkę sobie z tego automatu wytargał. Ja się wykończę. Wadek, ja mam tu jeszcze twoje 8 zł zostało ci. Do saszety ci może wrzucę, co?